Proszę Państwa, przed Państwem Marcin Sprusiński, jesteśmy przed galą Fame MMA 20, to jest kanał Betklika, a ze mną Sigma polskiego freakfightu, czyli Tomek Olejnik. Siema, witam. Słuchaj, Tomek, Sylwester Wardęga, zapraszając Cię do ostatniego main eventu, jakby załatwił Ci zmartwychwstanie medialne, ale to, w jakiś sposób wróciłeś, to już jest Twoja zasługa, nie? Że zupełnie inna postawa, zupełnie inne podejście i naprawdę, no jesteś teraz Sigmą. No, wydaje mi się, że to troszkę trzeba było zmienić swojego życia, podejścia. Jakoś tak to mi się wydaje. No i też Sylwek dużo pomógł, bo gdyby nie ten transfer, to też różnie mogłoby się wszystko potoczyć. Dlatego też pewnie nie jesteś za bardzo na niego zły, że teraz nie walczycie, nie? No, no nie, jakby, nie jest. Bo jednak właśnie, zasługa jest ogromna, nie? Większa zasługa niż to, że nie walczycie, nie? No tak, no gdyby nie on, to w sumie też bym tu nie siedział, więc no z jednej strony jestem mu, że można tak powiedzieć, wdzięczny. Ale jak myślisz, twoje postrzeganie takie, że ludzie trochę tam podśmiechujki coś z ciebie robili i tak dalej, to jakby wzięło się z tego, jaką rolę miałeś w filmach kamerzysty, że jakby to po prostu potem zostało przeniesione, że i kamerzysty, jak już trochę zwracali się do ciebie tak zawsze, wiesz, poważliwie, że to potem ludzie też to podchwycili, że jakby ta rola twoja w ich programie przeszła do życia prawdziwego. No wydaje mi się, że właśnie duży wpływ też to na to miało, znaczy te sytuacje miały na to. Ale też wiadomo, dzieciaki na internecie oglądają właśnie te filmy, które my tam robiliśmy kiedyś. I myślą, że to jest prawda, i oni nie? Właśnie strasznie dużo osób, ale nawet niektórzy dorośli myśleli, że te filmy w ogóle są prawdziwe. Ja po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić, że oglądając coś takiego, kiedykolwiek bym pomyślał w ogóle, że to jest prawda i nieustawione, że to nie jest żaden serial, więc on też z jednej strony trzeba się zastanowić, co niektórzy ludzie mieli w głowie, jak oglądali coś takiego, gdzie widzieli, że wszystko jest ustawką typową, zrobione pod komedię i w ogóle, a i tak jakoś wierzyli w te wszystkie rzeczy i później pytali, ty serio porwałeś Karła, czy coś tam takiego? No tak. A tego Karła, to co miesiąc ktoś pyta, czy to serio, czego porwałem? Jeżeli chodzi o twoje początki, to już nieraz gdzieś tam się przecięliśmy przy okazji, jak ja robiłem relacje z Fejmów, to to, co mi się z tobą najbardziej kojarzy, to gdyby nie stójka, to... Nie, gdyby nie parter. Gdyby nie parter, to inaczej by się skoczyło, że tak, no, tak. Parter mnie zaskoczył. No nie? Właśnie, kiedyś było takie słynne powiedzenie, tak, tak. Z hejterem, jak gdyby walczyłem. Nie parter, to bym to wygrał. Tak, no bo tak było, serio. Tak, tak. Gdyby nie parter, to bym wygrał, no. No ale teraz pokazujesz jakieś umiejętności. No ten pojedynek, ten jakby turniej gladiatorów, gdyby to nie był mismatch, że po prostu push barber był za ciężki, to uważam, żebyś to wygrał. Gdyby tam był ktoś twojego, jakby twoich gabarytów, nie? Bo grałeś dwie walki. Potem trzecie przegrałeś i naprawdę ja oglądałem to w domu i naprawdę żałowałem, że nie jestem to, nic mi nie dostarczyło takiej radości we freakfightie przez ostatni, nie wiem, rok, jak ten turniej. To było zajebiste, nie? I naprawdę uważam, że nie wiem, kto go tam zestawił, bo jednak on tam nie pasował. On powinien walczyć, wiesz, z Boxdelem, z Norasem, wiesz, z takimi cięższymi typami, z Arkadiuszem Pawłowskim, nie? No tak. Ale nie z wami. I naprawdę jakby... Ten turniej był do ciebie jakimś przełamaniem też? W sensie, że udało się coś wygrać? Powiem ci, że ogólnie, szczerze teraz, ręką na sercu, ja do tego turnieju nie miałem zbytnio okazji się przygotowywać i ogólnie wtedy miałem jakby info, że walczę na Fejmie z Wardęgą. I ja bardziej cały czas byłem nastawiony na to, żeby się pod Wardęgę przygotowywać, tylko że w tym międzyczasie było dużo sesji, zdjęć i w ogóle i tam nie miałem jakiegoś stażu treningowego właśnie odpalonego, bo wtedy też byłem po jeszcze jak po gali Fejmu i w ogóle co chwilę coś się działo, więc tak naprawdę cały czas byłem w rozjazdach i nie byłem w ogóle, wiesz, miałem kompletnie, nie to, że wywolone, ale miałem takie podejście, że no dobra, jest turniej, idę się pobić i tyle. No tak. Zero stresu, kompletnie. Bo tam jak ktoś przegrywał, to nie możemy mieć do niego pretensji, za duży chaos, wiesz. Tak, pustą głowę kompletnie miałem, no i ja jestem ogólnie w szoku, że to tak w ogóle. A ten turniej to się potoczyło, wypłata zależała nie od tego, gdzie się walczy, co się robi i tak dalej, bo za udział, nieważne ile walczyłeś w walkach i tak dalej. No ja dostałem tam jakieś różne bonusy. A, czyli były jakieś bonusy za kolejne jakby etapy, tak? Tak, no za kolejne etapy. Aha, to fajnie, no, to fajnie. Jeszcze za wygranie też no i jak fajnie myślisz, było. Sylwek zmienił zdanie po tym, jak zobaczył ciebie w tym pojedynku gladiatorów? Jak myślisz? No wiesz co, z tego co wiem, no to dzień po gali już było info, że Sylwek nie walczy, no. No, słuchaj, on mówi, że nie, że gołci i tak dalej, ale no jednak no, wygląda to trochę inaczej. Wiadomo, że zawsze będzie mówił, że nie, ale no... Ja na jego miejscu, jakbym zobaczył twoją dyspozycję w tym turnieju, to bym powiedział, nie no, kurde, jak dostanę od Olejnika, to już jest koniec. No chyba, wiesz, nie mówiąc tobie, bo pokazałeś, że jesteś tak level wyżej, ale przed tą walką wydawało się, że gorszy jest tylko Robalini, nie? A prawda jest taka, że pokazałeś, że jednak nie jesteś jednym z najgorszych freaków i mi się wydaje, że dlatego właśnie zmienił zdanie, nie?
No, może tak być. A ile wy tam proponowaliście hajsu dodatkowo? Ile co? Ile hajsu dodatkowo proponowaliście, żeby zawalczył? A, no tam coś było w granicach 300 albo pół miliona, jakoś coś takiego, no. I nawet to nie zmieniło jego zdania? Nie. Więc no, ale jeżeli to nie chodziło o pieniądze i tam właśnie ostatnio zadzwoniłem na program, jak miał Sylwek, to powiedziałem mu, że na 20, jeżeli nie chodziło o, na 20 o pieniądze, tylko o projekt i w ogóle, no to ja czekam na 21 i robimy to. No i jak myślisz? Myślę, że to nie wypali, ale warto zawsze być dobrej wiary. No dobra, to jak nie Sylwek, no to po pokonaniu ewentualnym jutro Wronka, to zostajesz nie, no, federacji Wronku, na pewno. Po Wronku na pewno będzie na liście moich wrogów tutaj z federacji tej, to jest na pewno Tuszol, Nathan Marcoń. Z hejterem chciałbym jeszcze walkę zrobić taką rewanżową, bo kiedyś to było po prostu, wiesz, dopiero ale hejter początek... też był w waszej ekipie na początku kamerzysty, tak? Tak. Więc po prostu ja chciałbym teraz zająć się tymi rzeczami jakimiś, powyjaśniać jakieś takie sytuacje, które miałem i byłem taki, że tak można powiedzieć, dopiero do tego wchodziłem, nie wiedziałem, jakby to zrobić. Po prostu mam w głowie coś takiego, że... Muszę wrócić się do niektórych walk, żeby je wygrać. Rozumiem. Jeszcze wróćmy na chwilę, na koniec, do jutrzejszej walki. Walczysz jutro z Wronkiem. Najmłodszy zawodnik na tej gali, 19 lat. No, nie masz takiego czegoś, że takiego młodego to nie wypada bić? Kurde, powiem ci ogólnie, że ja myślałem, że on jest w ogóle jeszcze młodszy. I... No wygląda dużo młodszy. Ja dziwnie... Ma aparycję taką, jak miał 16 lat. Dziwnie się czuję ogólnie, jeżeli... W ogóle ja czuję się, jakbym był gdzieś... W szkole i jakiś z młodszej klasy chłop by się do ciebie awanturował, a ty tak naprawdę nic mu nie możesz zrobić, bo to jeszcze takie dziecko. To tak naprawdę czuję się, jak go widzę, tak, nie wiem, lekko zdystansowany, żeby mu po prostu nic nie zrobić, jak mnie wkurzy za bardzo, że tak powiem. Rozumiem. Przed Państwem to był Tomek Olejnik. Dziękuję bardzo. Powodzenia jutro. Dziękuję. Niech wygra lepszy.